Słuchajcie, tą przebitkę po prostu nagrywam do jakiegoś przyszłego vloga. Ponieważ dzisiaj vloga po prostu nie nagrywam, a tą chwilę chciałabym po prostu zapamiętać. Tak jak widzicie, jestem na spacerze. Tutaj w lesie. Przede mną są domki letniskowe, więc nie będę pokazywać. Ale weszłam w jakąś taką nieznaną uliczkę i po prostu idę. Mapa mi pokazała, że mam wyjście, no ale nie o tym. Dzisiaj dzień jest dość ważny. Który jest dzisiaj? 16 kwietnia. Dzisiejszy dzień jest bardzo ważny, ponieważ jesteśmy już w spacerówce. Pokażę wam, jak ona tutaj wygląda. Tak wygląda. Te skrzydełka wzięłam. Już wszystko jest wyprane, ogarnięte. I tak jak widzicie, w tej spacerówce mogę położyć małą. Tak jak widzicie, ona sobie teraz słodko leży. Nie jest tak jak w tamtej, bo tu tamta jest inaczej skonstruowana. No i tamta ma po prostu limit. O Jezu, jak ślina poleciała. Łajcik. Już. Tutaj mamy właśnie możliwość położenia jej. Właśnie tak. Tutaj mamy takie coś i ja to trzeba podnieść do góry. I wtedy się zmienia pozycję. Tu mamy siateczkę. A tutaj folia, klasycznie jak w gondoli. Pałąk, który jest normalnie odchylany, a nie tak jak w tamtej spacerówce. Tutaj ma blokadę po prostu i tak łatwo się tego nie wyjmie. No, więc spoko. W tamtej spacerówce moja córka, tak jak wam mówiłam, jeździ tylko raz w miesiącu. Tak jest u moich rodziców. W tej spacerówce będzie jeździć tutaj cały czas. Więc proszę się o zdrowie mojej córki nie martwić, ponieważ jest wszystko z nią ok. No. I ta spacerówka się właśnie kładzie. No. Jest taki update. Jesteśmy już w spacerówce. Powiem wam, jest to dziwne uczucie, ponieważ dla mnie zmiana na spacerówkę oznacza to, że mam już półroczniaka, mam już większe dziecko. Co prawda pół roku kończy za kilka dni, ale już mogę ją nazwać półroczniakiem. To jest w ogóle niesamowite dla mnie. I to jest duży krok po prostu dla mnie, że ona już jest w spacerówce, wyszła z gondoli i teraz po prostu będzie tylko rosnąć w spacerówce. Cześć kochani, jest dzisiaj piątek, 21, jak dobrze pamiętam. Tego vloga ogólnie jest taki posklejany ten vlog. Nie można powiedzieć, że tygodniowy, bo nie codziennie nagrywałam, ale po prostu tak sobie włączam kamerę, ogólnie telefon. Nagrywam telefonem. Ogólnie mam też mało miejsca, więc zobaczymy, na ile mi to starczy. I muszę to przesłać wszystko. Ale tak, ostatni klip, który widzieliście, to było pierwszy dzień w spacerówce z niedzieli bodajże. Jestem tak aktualnie na spacerze znowu. I mamy dzisiaj piękną pogodę. Tam chyba 19 stopni. Nie wiem teraz ile, pokażę mi telefon, ale ma być 19 stopni, może być już nawet 19 stopni, więc jest naprawdę fajnie ciepło. Jestem w sweterku, sukience i mam gołe nogi. Malutka jest ubrana w taki kombinezonik ciepły i pod to ma bodziaka i na to taki cieniutki kocyk plus czapeczka. To jest wszystko. Jest mega ciepło. Czuć po prostu wiosnę.
już dzisiaj tak bardzo fajnie, bez kurtki. Mogłabym bez swetra, ale wolałam wziąć tak na wszelki, bo czasami tak zawieje i jest tak troszeczkę chłodniczo. Gdzie zmierzam? Zmierzam do Dino. Jezus Maria, gołąb. Zmierzam do Dino. Bartek sobie kupiła jakieś chipsy. I ja muszę kupić dla niego, w sensie, nie dla mnie. A ja muszę kupić coś na obiad. Coś wymyśliłam, chodzę na makaron. Bo ogólnie miał być dzisiaj makaron. Tylko, że niestety musiałam wyrzucić pieczarki, ponieważ, no, spleśniały. Niestety. No cóż, makaronu z pieczarkami nie będzie. Z kurczakiem. Myślę, że właśnie coś zrobić w podobie. Na pewno coś z makaronem. I prawdopodobnie coś z kurczakiem, bo z kurczakiem albo ze schabem, bo mam schab, a kurczaka chyba na razie nie chcę też ruszać za bardzo. Więc z jakimś mięskiem. No i coś. Tylko nie wiem co. To jest ten problem. Nie wiem co. Do mięsa i do makaronu, więc idę do Dino, zobaczę sobie co tam ciekawego jest i zrobię dzisiaj na kolację. Ja teraz sobie piję Monsterka, bo wyszłam chwilę przed 15 i nie zjadłam lunchu, więc sobie tak, wiecie, zamienię lunch z przekąską, taką ala przekąską, którą po prostu zazwyczaj u mnie jest picie. Picie po prostu. Zgrzałam się. Nagrałam też dzisiaj dla Was film na jutro, czyli sobotę. Wy tego vloga oglądacie w środę. To będzie ostatni film, jaki zobaczycie w kwietniu. Ja już w ogóle nie mogę uwierzyć w to, że kwiecień się za tydzień skończy. Skończy się moim koncertem. Oczywiście z tego vloga vlog będzie, bo pokażę chwilę do zapamiętania. To jest mój pierwszy koncert, no i w ogóle Avril, low, po 14 latach w Polsce, w Europie, no. Chyba za dużo na ten temat nie muszę mówić, jak mnie to ekscytuje. I to, wiecie, takie wspólne wyjście z Bartkiem bez córeczki. Kwiecień się już kończy i to tak mega, mega szybko mi to zleciało. W sumie nie wiem czemu, bo marzec mi się, można powiedzieć, dłużył. Mimo, że miałam codzienne te vlogi i powinien mi się jakoś tak szybciej iść. Bo wiecie, dzień w dzień to samo, nagrywam, montuję i tak jak ktoś tu przelatuje. Czekajcie, muszę przejść przez te kupę gruzu, kamieni. Ja to już tutaj wysypam poprzednio. A o dziwo, właśnie kwiecień mi tak super szybko przeleciał. Kiedy te filmy, to wiecie, są dwa razy w tygodniu. Na kanał gamingowy to nagrywam tylko SSOi z Sajnie Marzeń, Simsów i nic więcej nie nagrywam. Po prostu nie mam na to siły ani ochoty. I tak mi jakoś przelatuje. Mega to dziwne, ale jestem ciekawa, czy Wam też tak tydzień, wiecie, przeleciał w mgnieniu oka. Dobra, nie rozgaduję się, lecę. Aurorka znalazła sobie idealną zabawkę. Teraz zaczynają dopiero jeść. Jest to paczka chipsów. No cóż, fajnie szeleści. To co, że dotykało ją mnóstwo ludzi. No ale jestem troszeczkę zdania, że to co ona w przyszłości zje, to ja nawet nie jestem w stanie pomyśleć. I od wszystkiego jej nie uchronię, więc... No cóż, ale jak się śmiesznie bawiła. Tak trochę ją ruszała, szeleściła. Właśnie, coś w tym stylu. Tylko, że nią troszeczkę rzucała. O, zobaczcie tego małego gamonia. Dzień dobry.
kupiłam Bartkowi właśnie te dwie paczki chipsów. Kupiłam Napoli, mam żółty ser, bo wczoraj robiłam pince, więc ser golden nam został, więc po prostu to połączę. Tylko nie wiem, jak mam liczyć tutaj w porcji przygotowanego dania jednej, czterech. Czyli tutaj makaron, żółty ser i właśnie to, 401 kalorii. Więc jeżeli tak, to byłoby spoko, bo to jest dla mnie właśnie idealne, bo ja mam kolację zazwyczaj ponad 500. Nie 600, a 500, więc oszczędzam sobie. Kolacja u mnie jest największa, jak tam już nieraz mówiłam, by się najeść na noc i już nic nie podjadać. W ciągu dnia jest ciężko. Najgorzej jest właśnie po 15 do tej 20. Wtedy jest najgorzej. No i co jeszcze kupiłam? Nowość kupiłam. Zerówki z Blacka. Tutaj mamy do spróbowania po jednym. Sprite. Chyba Sprite. Ale chyba raczej tak, Sprite'a. I ten, co mnie najbardziej interesuje. Apple and Mint. Był jeszcze jakiś. Tropical. Ale ja nie przepadam za smakami tropikalnymi. Prawdopodobnie będzie tam ananas. No ja tak nie jestem super zwolenniczką. Musi mi coś naprawdę zasmakować, żeby to zjeść albo wypić. Ale wolałam właśnie kupować. Kupiłam sobie te dwie puszki i spróbujemy z Bartkiem. I to jeszcze zero, więc dla mnie na wielki plus. Naprawdę. Szkoda, że ten monsterek z tymi rybkami nie jest zero. No. O. Ale była bardzo grzeczna w sklepie, obudziła się w sklepie. Bo ja tam coś przesuwałam, coś próbowałam wyciągnąć i trochę ją rozbudziłam. Ale niby przypnęła, oko, ona zaraz patrzy i... O, pobudka. Dzień dobry. No, tam idziemy do mostku. A córka będzie się bawić. Najprostsza zabawka. Jakieś folie czy coś. A mnie zapał jakiś kaszel. Cześć kochani, witam was w sobotę 22 kwietnia, chciałam powiedzieć marca. Zawsze ja się mylę. Zaczynam się właśnie malować, jest godzina 10.26, jesteśmy po śniadaniu i zaczynam się po prostu malować, bo chcę zrobić po pierwsze sesję naszą, mniej malutkiej, plus swoją. Jakieś tam zdjęcia też bym chciała po prostu cyknąć takie sama. No i dla malutkiej na 6 miesięcy, ponieważ jutro będzie miała 6 miesięcy. Nie mogę w to uwierzyć po prostu, że moja córka 6 miesięcy temu się urodziła. No, od czego zaczynam? Od korektora. Tak go lekko po prostu daję pod oczy i rozklapuję palcem. Ostatnio tak najbardziej lubię, bo usuwam sobie w ten sposób wory pod oczami, które mam, a cała reszta buzi mi pasuje, więc po prostu potem na to leci puder, bronzer, róż klasycznie i cała reszta tak jak zawsze. O, chyba zobaczycie tą różnicę, ja tylko dałam właśnie tu i na oko, żeby cienie się ładniej się trzymały. O. I to jest wszystko, co daję. Plus troszkę na nosek i na brodę. Sesję będę robić na naszym podwórku. Będę chciała wyciągnąć jasny kocyk, który mam. Taki totalnie beżowy, na pewno go kojarzycie. Bo on był tłem na zdjęcia z Wielkanocy Aurorki. Więc na nim też robiłam jej fotki wtedy. Mała jest w łóżeczku, jakby nikt nie słyszał jej, teraz tam jest. Będę chciała właśnie u nas na podwórku to zrobić. Wiadomo, tło nie jest idealne. Chciałabym mieć park czy coś, chciałam być do parku. Ale spoko, takie jeszcze zdjęcia będą w parku. Wtedy coś pokombinuję, a teraz bym po prostu chciała mieć tu mamy piękną, zieloną trawę.
Mam nadzieję jedynie, że psy mi nie będą przeszkadzać. Zrobię sobie jakieś tam tło. Nie będę chciała po prostu kocyk, my i tyle. Chcę jeszcze wyciągnąć z podłóżka taką torebkę, co miałam na wakacjach w tamtym roku. Jasną, beżową. Chcę ją wyciągnąć, troszeczkę zapełnić sztucznie, żeby po prostu, wiecie, ładnie sobie stała na ziemi. Jakąś książkę, coś z zabawek małej. Coś, co będzie pasować po prostu w tle. I my. Takie zdjęcia sobie po prostu wymyśliłam. Oczywiście inspiracja to jest Pinterest, bo jak żeby inaczej. Dobra, makijaż skończyłam. Taki ciut mocniejszy, ale w ogóle jest aktualnie zachwycam moimi włosami, bo one wyglądają, są takie wygładzone. Oczywiście jestem po spaniu, więc ja spałam głównie na tej stronie i się tak wygiął mi, ale wczoraj to w ogóle był takie włosy po umyciu, takie tak wygładzone, to ja w ogóle nigdy nie miałam. A co zrobiłam, to po prostu nalejowałam włosy, bo mam Shake Your Sister, Trust Your Sister. Mam taki do silnie porowatych włosów, olejek. Mam sobie z Anwen odżywkę bez spłukiwania Morele, olejki na końcówki i tak się ładnie wygładziły. Ta strona wygląda właśnie tak jak wczoraj. Grzywkę wczoraj po prostu ją zakręciłam. Naprawdę mega fajnie. Jeszcze wysuszyłam je od razu. Naprawdę ekstra. I dzisiaj sobie tylko wyprostuję tą tutaj część, żeby to się dopasowała. Myślę, że poprawię grzywkę i będę gotowa na zdjęcia. Hejku. Dodam jeszcze sobie ten naszyjnik i będę wyglądać jak na filmie z Shein. No ale dobra, trudno. Wyprasowałam tą sukienkę i nawet troszeczkę widać, że jest po prostu bardziej tutaj ułożona, w sensie nie jest tak pognieciona. Więc ja skończyłam. Małej muszę tylko ubrać kokardkę, skarpety, tak? A, gdzie mamy? A księżniczka wygląda tak, ma ten sweterek. Jest troszeczkę, że tak, nie jest jakoś super zimno. Boże, myszko. Nie jest super zimno, ale jest cieplutko dzisiaj, naprawdę. Ale na to, że chcę zrobić cwoty na zewnątrz, to założę jej właśnie ten sweterek. Tak mi się wydaje, że wspólne zdjęcia zrobię właśnie w tym sweterku, a jak na chwilę będę musiała z nią wyjść w tej sukience, żeby właśnie zrobić te fotki na miesiąc, to myślę, że jej się tam nic nie stanie. Tak przynajmniej mi się wydaje. No, wytrzyma parę minutek dosłownie w tej sukience, w kokardce. Będę miała kocyk w razie W, żeby ją przykryć. Nie wiem. Bo też bym chciała bardzo właśnie, żeby miała zdjęcie w tej zielonej sukience, a zależało mi właśnie, żeby miała na zdjęciu z 6 miesiącami, tak? 6 miesiącami. Jeszcze co na usta nałożę, to ten błyszczyk z Mio. Wszystko jest gotowe. Na dworze mam już gotową scenerię, rozłożony kocyk. Wyciągnęłam koszmarzysza. Póki jeszcze jest ok na aurorkę, to będziemy go używać, tylko że na zewnątrz. Po prostu wygodnie będzie tam po prostu sobie leżeć. Sobie jest na przykład w wózku, to właśnie w tym koszu Mojżesza, więc go wyciągnęłam również, będzie sobie siedział na dworzu. Mała je, znaczy je śpiąc. Zasnęła po prostu przy jedzeniu. I teraz tak czekam, aż ona się obudzi, żeby pójść na zewnątrz i zrobić foty. A, jeszcze. Miałam tabliczki 6 miesięcy wyciągnąć. Tu jest 5, 6,
Mamy szósteczkę. Bartek tam ogarnia w aucie, chyba odkurza, wymienia olej, czy coś takiego. No, a ja wam pokażę scenerię. Scenerię jest kocyk, jest statyw, kosz Mojżesza. No. A tutaj nam pięknie kwitnie. Pięknie tutaj i tu są jeszcze pąki. I tu, czekajcie. I tutaj nam idzie. Tam jest, tu. I tak widzę, że jeszcze tutaj coś będzie nam szło. O, tam jest taki mały pąk. Więc wracają do życia nasze kwiatki. Godzina 17:30. My z malutką już tutaj jesteśmy. Tam widzicie Bartka. Tak, tak, ślicznutko. Byliśmy na food truck razem z moimi teściami, ale nic nie było ciekawego. Niestety. Dobra, już działa. To pakuj wózek. Ja wzięłam sobie pitę gyros, bo jedynie co to mnie zainteresowało. Bartek nic nie wziął, jadł razem ze mną. I tyle. Chciałam wziąć niby churros, bo zawsze na takich futrakach biorę churros, ale one wydawały się mega drogie. 30 zł za tam 14 sztuk. To odpuściłam. A teraz ogólnie jedziemy na działkę. Tam macie Bartka, który pakuje wózek. No. I jedziemy na działkę. Powiedzcie mi, czy też lubicie zapy. To są jedne z moich ulubionych lodów, jak nie ulubione. I są w końcu w Dino. Dla mnie to plus. No, podam. Jest po 19:00, no w sumie nie wiem, która. Jest po 19:00, mała sobie właśnie tutaj je, bo się przed chwilą obudziła. Nie pojechaliśmy na działkę, znaczy byliśmy na działce, ale mojego szwagra nie było po prostu, więc pojechaliśmy do domu. Moi teściowie tam zostali, bo znajomi tam są. A my pojechaliśmy do domku, pojechaliśmy do Dimy właśnie po te lody i mogę powiedzieć jedynie tyle, że zap prawdopodobnie zmienił smak. Bo nie wiem czemu, ale wcześniej smakowało tak tropikalnie, taka guma balonowa, coś w tym stylu. A teraz po ponad roku niejedzenia go, nagle poczułam orzech laskowy. I może powiedzcie mi, jeżeli oczywiście no, ktoś się orientuje, czy by to zmieniło smak. Jeżeli tak, to już chyba nie jest moim ulubionym lodem. I mam taki smutek, bo jak go zawsze uwielbiałam, a tu nagle się okazuje, że taki orzech laskowy. I jaki fujka. Poza tym kolor był bardziej zielony. I pamiętam, że jakaś zielona wersja zapów była. I właśnie ona mi nie smakowała, ale to było opakowanie żółte, więc powinno być to tropikalne. A tu nagle był zielony i nie było żadnego żółtego. Czy mogli pomieszać? Kupiliśmy również piwko. Ona sobie spokojnie je. Nowego garaża kupiliśmy. I uznałam, że dobra, dzisiaj jest taki dzień luzu. Pierwszy dzień okresu. To pierwsze. I takie, dobra, trudno. Czasami warto odpuścić na takie właśnie sytuacje, kiedy są właśnie takie food trucki, można fajnie spędzić dzień. Albo właśnie coś takiego fajnie nowego wypić, zjeść. Jest to garaż melon i cytryna. A, melona i limonki. Uwielbiam melona, więc zrobimy sobie teraz taki test.
jakoś łatwo mi się to otworzyło. Dobry. Mhm. Jest taki cytrusowy, ale właśnie czuć tego melona takie fajne. W ogóle jaki content. Na takim rodzinnym kanale właśnie alkohol pokazuje, ale to jest życie. Jestem dorosła i mogę. Lubię się czasami napić. Na pewno już bardzo dawno nie piłam żadnego piwa, a garaża bardzo lubię i próbujemy wszystkie nowe smaki, które są, więc ten jest bardzo, bardzo dobry. No i chyba na dzisiaj się pożegnam z wami. Postanowiłam dzisiaj dokończyć piekuski, bo sobie Bartek kupił piekuski i dokończę je. To będzie ostatni klip, który zobaczycie, bo nie wiem w sumie co jutro będziemy robić, czy będziemy gdzieś jechać na działkę na przykład, czy coś. W sumie nie wiem. Jutro pewnie też będę prasować, bo tak, wróciłam, deprasowanie ubrań. Nie wiem co mnie wzięło, ale tak jak zobaczyłam Agę z kanału Agus, jak prasuje, to takie, kurde, w sumie denerwują mnie już te pognięcione ubrania. I małej, bo są już większe, wiecie, i już zaczyna mi to denerwować. Większość ubranek już wymaga jej ubranek prasowania. Moje rzeczy, moje sukienki też wymagają prasowania. I już po prostu mi to strasznie denerwowało, że są pognięcione te takie rzeczy. I zaczęłam pracować te wszystkie ubrania. No, ale jakoś na ten moment mnie to relaksuje. Mam taki, wiecie, relaks totalny, ale jak to będzie później, tego nie wiem. Witam w niedzielę, dzisiaj jest bardzo ważny dzień, ponieważ moja córka kończy 6 miesięcy i z tej okazji podoba mi zmieszane mleko. Mam już tutaj dwójeczkę. Dałam jej, jakby ktoś nie wiedział, jak ewentualnie robić, czy coś. Niektóre matki przynoszą od razu. Niektóre właśnie chcą przyzwyczaić, zobaczyć, czy nie ma żadnych alergii dziecko i właśnie dlatego ja tak robię. Dwie miarki, przez to, że mała je jeszcze 120, to, że jeszcze mała jest 120, więc według opakowania wychodzi, że 4 miarki. Więc daję dwie miarki jedynki i dwie miarki dwójeczki i dwójeczka już tak wygląda. Tą szufladę ze wszystkimi z jedynki szpatułkami takimi. O. W sumie nie wiem czemu ja to zostawiam, ale to zostawiam. Parę tam niebieskich się zdarzyło na początku. Dużo fioletowych aktualnie jest. Z 600 było żółtych. 500, które ostatnio kupowaliśmy, właśnie były fioletowe. A w dwójeczce jest już inna. Tu mam 500, nie wiem jak będzie w 600. Ale nie kupię na razie 600, ponieważ chcę sprawdzić, czy po prostu jej nie uczula to mleko i czy nie będzie trzeba zmieniać. No mam nadzieję, że nie. No już wiem, tak, ale chcę wam pokazać. Taki syledynowy? Chyba to jest syledynowy. W dwójeczce, w 500 mamy taki i od nowa będziemy poznawać kolory. Tak. Mamy wody, mamy mleczko, zabawki, książkę mam, nawet parasolkę. O, proszę bardzo, parasolka wbita w ziemię i sobie siedzimy na kocyku. Tak, żeby było mało i przyjemnie i żeby nie słońce na nią nie raziło aż tak. Set my world on fire. Kto taki
without you. Co ludzie? Czarnego pyszczka. Tak? Tam nie ma. Co? Kolejny pieszczoch. O, jakie zainteresowanie. Tak, Luna, tam ustaw to pionu. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. No, to jest na maksimum. Kołyska. To już Mojżesza inaczej jest w użyciu. Został wyniesiony z pokoju i wziąłem go tutaj po prostu na dwór. Że po prostu tutaj był i no, jak widzicie, no mała jest na długość. No i oczywiście już samej jej nie zostawimy tak kiedyś, bo to się tak gibie bardzo. A ona już jest na tyle ciężka i tak się rozkupuje, przekręca, że gdyby chciała przekręcać się na brzuszek, a właśnie to robi, to by to gibło na bok. Więc tutaj jestem obok, tak, Niuni, tak. Na parasolce, będziecie widzieć, na parasolce powiesiłam żyrafkę taką. I taka zainteresowana jesteś, tak, tym. O. I tak. Ja sobie czytam dalej książkę. Jestem już na 19 rozdziale. Idzie mi to mozolnie, ponieważ w tamtym roku czytałam jedną część, będąc w ciąży, a teraz trzecią część. Tam była druga część, a to jest trzecia część. Nie będąc w ciąży, ale mając już dzidziusia tutaj. Nie? Ciekawe, kiedy przeczytam czwartą i ostatnią, którą też mam. Mam tą ostatnią? Nie, chyba nie mam tej ostatniej. Nie, mam tylko tą niebieską. Ale myślę, że w tym roku na targach, na które na pewno pojedziemy, we trójkę, w tym roku byliśmy we trójkę, ale mała była w brzuszku. A w tym roku, tak, pojedzie mała z nami i kupię tą piątą część, która już chyba wyszła. Ta ostatnia. A bardzo, bardzo polecam tą serię. Naprawdę. Kroniki Rosewood. Takie księżniczki. Coś. Takie coś, co ja bardzo lubię. Jest godzina 18.30. Ja chciałabym na dzisiaj już sobie pożegnać ogólnie w tym vlogu. Mam nadzieję, że ten vlog taki mega rodzinny, spokojny. No. Zresztą ja zapamię, co w tym tygodniu się po prostu stało, bo i spacerówka, i tutaj spacery, futraki, siedzenie na dworku dzisiaj cały dzień. No. Takich chwil są warte zapamiętania, więc mam nadzieję, że mi się ten odcinek spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapki w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję razem z dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienie. Piszcie komentarze. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć! A nie, ostatni, kolejny odcinek to będzie już vlog maj. Czekajcie na 1 maja.